O mnie! Człowieku, mi podłożyła długo prawie to. Ludzie, mogło się źle skończyć. Ten odcinek mógł się bardzo szybko skończyć. Siema wszystkim, dzisiaj gramy w taką grę, gdzie mamy J i mamy S. Ja jestem S, to jest J. Zadajemy sobie pytania i kto bardziej coś tam, więc zapraszamy. To jest drugi odcinek z maratonu. Możecie, skoro jest drugi, to może być 20 tysięcy łapek w górę. Możecie zostawić łapkę w górę teraz, ja mam na to chwilę. Oczywiście, jeśli chcecie, ale pamiętajcie, że musicie. Bo inaczej. A co jest? Dobra, jest łapka w górę, jest subskrypcja, dzwonek jest naciśnięty. Ring! I lecimy z tym koksem ludziska. Co to jest? Zmyłaś mnie. Kto najczęściej chodzi na imprezę? Czemu ja? Tak? Bo ja nie chodzę. Zdziwienie, dałam jest. Kto ma więcej kosmetyków? Czemu? Wiedziałem, wybrałem takie pytanie, że czemu ja? Się malujesz jak jakaś pudelnica. No wiadomo, no. Solarium. No właśnie, Sław chodzi na solarium. No jak widać, widzicie jak sobie piście brązo. Patrzcie na moją opaleniznę. Nie, patrzcie, nie, zobaczcie, nie. Kiedyś byłem kilka razy. No tak, może. Ale tyle samo ziomków chodzi na solarium jak dziewczyny. Nieprawda, ja wychodzą wtedy, wychodzi teraz wtedy bardziej kolor i mięśnie bardziej widać. Aha. Większość, którzy chodzą na siłownię poważnie, to też są opaleni. Ale ty nie chodzisz na poważnie. Nie, ja chodzę sobie dla beki, kurde, podnoszę dwójeczki, hantelki, robię sobie, kurde, triceps. Kto jest bardziej nerwowy? Przestań, kurde, kłamać. Nie kłamę. Zrobimy, jak chcecie, dajcie znać, zrobimy absolutnie na 100%, jeśli, kurde, napiszecie teraz w komentarzach, że robimy to, to robimy to. Wykrywacz kłamstw, bo ona, kurde, kłamie cały czas i robimy wykrywacz kłamstw, nie w tym maratonie, ale na koniec maratonu. Ale prawdziwy. Wykrywacz kłamstw, ten taki, ten. Kto to, kurde, ja... To prawdziwy, jeśli się znajdzie. Nie, kurde, paralizator i każdy, kto skłamie, będzie porażony. Człowieku, ty byś, kurde, umarła. Kto bardziej kocha swoich widzów? Ja. Powiedziałeś, że wolałbyś nie kochać nikogo i żyć wiecznie, więc widzisz, głupio ci. Dobra, tu jest cała prawda, teraz wyjdzie. Jak nazywa się? Kto więcej przeklina? O, dziękuję za pierwszą prawdę. Kto ma więcej przyjaciół? Też ustaliliśmy, że ja. Czemu? Ja ustaliłem, że ja. No to czy ty jesteś nie ma? Ja. Właśnie wymieniłem siebie jako swój przyjaciel. No i to wszystko. Pokażę ci, patrz, i zniknie nagle na tej ręce. O kurde. Smaruj. Czemu to zmazujesz cały czas? Bo cię nienawidzę. Kto ma większe cycki? Ja mam większe. To pokaż. Masa mięśniowa. Pokaż. Nie. No pokaż. No ty pokaż. Okay. Nie pokażesz. Pokaż. Nie. No pokaż. O, nie, nie pokażę ci zboczeńcu. Zostaw mnie! To jest gwałt. To jest gwałt. Zostaw mnie. Kto ma lepszy tyłek? O, chcesz tak? Nie! Zostaw mnie, człowieku. Rozbieraj się! Będzie odcinek Krystyna mnie skałciła. Będzie odcinek, będzie taki tytuł. Krystyna mnie skałciła. Będzie odcinek Krystyna mnie rozbiera. Kto ma lepszy tyłek? No pytam cię 5 razy, nawet stałem. Nie. Ja mam. Ja kiedyś będę miał. No to wtedy możesz powiedzieć. No to pokaż. Kto? No, otwórz rękę. Nic tam nie ma znowu. Jest. Dziękuję. Kto ogląda więcej YouTube'a? Ja nie oglądam w ogóle. Więc kto je więcej posiłków dziennie? Ja. 5 posiłków. 2,5 tysiące kalorii na razie, ale chcę zwiększyć to 3 tysiące. Kto je więcej posiłków dziennie? Ja. Wiem 5 posiłków dziennie. Też było. 2,5 tysiące. Aha. Powiedziałem to samo 2 razy. Dobra, kto siedzi dłużej w toalecie? Nie, ja co każdego rana słyszę. Tak? No, jak wchodzisz do toalety. Ja wrzucę twojego screena. Kurde, nie zdążyłem na pociąg, bo się spóźniłem. Nie zdążyłem zrobić mojej porannej kupy. Nie, nie masz tego. No to spoko, to pokaż, skoro masz takie coś. Stawię. No, na pewno. Mhm, no. Nawet wysłałam tego screena do Rafała, bo to było takie śmieszne. No jasne, ale to nie znaczy, że siedzę dłużej. Mhm. Bo ja bym szybko wycisnął kloca i poleciał na pociąg, tylko naprawdę nie miałem czasu.
Kto lepiej gotuje? Twój tort Artyditu? A twój tort ze sklepu? Ja zrobiłem, a ja dokończyłem Artyditu. Ja powiem, że ja. Ziomek, a ja nie gotowałem. Mój makaron spaghetti bolognese jest... Mnie nie smakował. Kurde, pamiętam jak to gotowałem. Legenda mówi, że moja spaghetti bolognese jest kurde modlony. Ludzie się do tego modlą, bo jest tak zajebiste. Jak powiedzieć, bo to jest... Mówię jak Donald Trump. Mój spaghetti bolognese jest zajebisty. Co ty robisz? Widzę, bo to jest strasznie chłodny. I teraz jest fajny, bo poszłaś. To najczęściej szczela fochy. Idealne pojawiło się pytanie teraz. Bo właśnie odpowiemy na to, kto najczęściej szczela fochy. Oczywiście Justyna, jak widzieliście, macie właśnie na to dowody. Kto jest mądrzejszy, to oczywiście ja też, nikt nie głosuje przeciw, więc przewaga jest. Dziękuję. Kto jest większym leniem? Dobra, przyznam się do tego. Ja, ale przynajmniej jestem szczery. Kto lepiej podrywa? Siema mała, chcesz zobaczyć fujara? Zajebiste. Teraz ty. Dobre. Przynajmniej nie gwałci i bije. Przemek, ciśniemy dalej. Kto więcej śpi? Nie, co ty dajesz, stary? Ja. Przemek w ogóle nie śpi. Gościu, nie denerwuj mnie, bo ja cię usunę z kanału. Gościu, nie wkurzaj mnie. Bo dostaniesz po mordzie zaraz. Posrało. No to idź. No to wyjdź też, no. No to nara. Stewardzik dzwonił, twój psycholog, że ma wolne terminy we wtorek. Może pójdziesz. Czemu zmieniłaś? Wyglądasz jak psycholog. Czemu? Nie wiem, masz coś na twarzy w ogóle i ten. A nie, to twoja twarz. Nie, bije mnie. Ziom, usiądź, bo masz spocone paki, nie chcę cię dotykać. Fuj. Fuj. Bożygny. Bożygny, nie chcę żegać na odcinku. Bożygny. Bożygny. Żartuję, usiądź, please. Kurde, dobra. Kto więcej śpi? Ja. Kto jest większym bałaganiarzem? Opowiem wam historię, która dzisiaj brała miejsce. Justyna coś tam robiła, nagrywaliśmy coś i ja wchodzę do pokoju. Prawie żygnęły ludzie. Prawie żygnęły. Były takie... O, skarpety na podłodze rozłożone. Majtki, nie? Używane majtki. Kurde. Prawie się potknęłem i zżygałem. Nie mogłem na to patrzeć. Więc od razu poszedłem się umyć, żeby po prostu się oczyścić z tej myśli. I właśnie, macie właśnie odpowiedź, kto jest większym bałaganiarzem. Ostatnie pytanie, to jest niepotrzebne Justyna. Justyna, dobra, Justyna stwierdziła, że nie chce nagrywać końcowy odcinek, więc kamera, przeniesiemy się do niej. Ziom, otwórz te drzwi. Otwórz drzwi. No otwórz kurde drzwi, ja chcę iść spać. Policja przyjdzie znowu. To cię zabiorę. Przyszedłem do ciebie na ostatnie pytanie. Nie. Tak. Jak ty spać? Ziom. Nie. Ostatnie pytanie jest. No nie rób sobie jaj, kurde, człowieku. Nie, bo jesteś niemiły. Żartowałem. Nie. No przyznałaś się, że mam lepszą dupę. Co ty kombinujesz? Idę spać. Ja pierdzielę. Kto będzie miał więcej łapek w górę pod odcinkiem? To jest akurat ostatnie pytanie. Chcecie znać odpowiedź? Powiem wam. Ja. Ja będę miał więcej łapek, kurde, pod odcinkiem. O kurde, za ręka. Dziękuję. I no. Dzięki za oglądanie tego... Nie wiem, czy nazwać to nawet odcinek. Dzięki za oglądanie... Dzięki wam za oglądanie tego. Czegokolwiek byście to nazwali. Kolejny odcinek z maratonu za 2 dni o 19:00. Klikajcie Justynę teraz, żeby subskrybować mój kanał i być na bieżąco, albo klikajcie moją mordę, żeby być na bieżąco. I kończymy ten pseudo odcinek za 3, 2, 1.